ochrona zwierząt ciąży na barkach wyłącznie organizacji ochrony zwierząt. To one interweniują, to one odbierają, to one biorą udział w najgłośniejszych interwencjach w tym kraju. I to one mają mieć teraz te prawa odebrane. Wszystko zaczęło się od wypowiedzi ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który podczas sobotniego spotkania z rolnikami w Przysusze zapowiedział zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. Te mają organizacjom prozwierzęcym zakazać wejścia na posesję i odbierania zaniedbanych zwierząt, będących nierzadko ofiarami przemocy. Zdarzają się niestety przypadki, że dla zysku niektóre organizacje próbują odbierać rolnikom zwierzęta pod pretekstem złego utrzymania, złego stanu. Skończymy z tym. Takie wejście... Takie wejście do gospodarstwa będzie miało uprawnienia tylko państwowe inspekcje. W tym przypadku jest to inspekcja weterynaryjna, a nie inspekcje, które się czasami nazywają inspekcjami. Co prawda szef resortu rolnictwa odnosił się do zwierząt gospodarskich, jednak towarzystwa opieki nad zwierzętami doskonale zdają sobie sprawę, z czym to się wiąże w praktyce. Wolontariusze działający na rzecz zwierząt i ochrony ich praw obawiają się, że po wprowadzeniu zmian w ustawie zwierzęta zostaną bez należytej pomocy i będą cierpiały po cichu. Ich zdaniem urzędnicy, jakimi są powiatowi inspektorzy weterynarii, nie są skuteczni, co pokazuje liczba zgłoszeń organizacjom pozarządowym. Mamy pełną decyzyjność w tym momencie. Z poparciem policji wchodzimy, zabieramy zwierzaka. My go nie bierzemy na stale, my go diagnozujemy. Jeżeli sąd wyda wyrok, że zwierzaczka trzeba oddać, oddajemy. Bardzo rzadko tak się składa, bo te psy i koty, które odbieramy, są skrajnie pobite. Urzędnik nie zna prawa ochrony zwierząt. Tego można się nauczyć, ale nie oszukujmy się, tu są godziny pracy. Nie wierzę, że którykolwiek z urzędników, ja nie mówię o naszym mieście, ja mówię o całej Polsce, o godzinie 20 pojedzie, wejdzie do mieszkania, gdzie jest kot rzucany o ścianę, gdzie weźmie go w swój polar, zdejmie go i pojedzie szybko do weterynarza, aby ratować temu kotu życie. A niestety takich interwencji są dziesiątki tysięcy w skali roku. Tylko w Bytomiu od początku grudnia do dziś włącznie podjęto ich blisko 40, podczas których odebrano 18 maltretowanych zwierząt. To są widoki i sytuacje, które pamięta się bardzo długo. Wczoraj mieliśmy interwencję, zabraliśmy pieska, to jest amstaw, młody amstaw, 4-miesięczny, gdzie siedział w klatce na swoich własnych odchodach, bez jedzenia, bez wody. Jak został wypuszczony z klatki, to po prostu rzucił się na jedzenie, więc zabraliśmy pieska, pojechaliśmy na obdukcję. No, obdukcja była nieciekawa, piesek wychudzony, żebra na wierzchu, no i, że tak powiem, staraliśmy się tego psa po prostu przejąć na nasz tos. I to każdego dnia, bez względu na okoliczności i porę roku, robią stowarzyszenia w całej Polsce. Aby ta pomoc mogła dalej być niesiona w sieci, uruchomiono petycję skierowaną m.in. do premiera Morawieckiego, sprzeciwiającą się zmianom w prawie. W zaledwie 2 doby podpisało ją ponad 100 tysięcy osób. My nagłaśniamy takie sprawy, bo doskonale wiemy, jak w Polsce działa ochrona zwierząt w wykonaniu instytucji państwowych, że ona nie działa w ogóle i stąd tyle organizacji codziennie wykonuje tą ciężką, karkołomną pracę. Ma to robić urząd, który pracuje od 8 do 16, a jego poczynania w zakresie ochrony zwierząt są znane chyba wszystkim, którzy kiedykolwiek zgłaszali jakąkolwiek sprawę do tej instytucji, czyli kończyło to się niczym. My odbieramy zwierzęta z miejsc, które podlegają kontroli tych urzędów. Według zapowiedzi ministra Kowalczyka zmiany w ramach Krajowego Planu Strategicznego będą wdrażane od nowego roku, a rząd przeznaczy na nie 25 milionów euro. Obrońcy zwierząt jednogłośnie przyznają, że ewentualne zmiany w ustawie to destrukcja 25 lat pracy organizacji pozarządowych.